A jeszcze z nami zrobisz nam? Chodź, bo my nigdy nie mamy zdjęć. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Wykłady było widać, o. Może. No ten, tutaj go rozstawić, to się rozstawić będzie można. O kurde! O, ten twój to trochę waży! Nie, za ciężki, to w sumie nie jeden dla mnie, nie wiem, no kładzie tyle waży, około 200 kilo. Tak to KTM to był najlżejszy, ale... Chodź, co zrobimy. Nie wiem, w ciężkiej miarę nie jest. A składem czy tak? No, tak no. By było widać wszystko nawet, nie? Beczki. No se tak kucniemy może, o jeszcze. Foxów nie reklamujemy. Bo są B. Palec mam spuchnięty cały, wiesz, ciny normalnie. Jak w takich butach? Ja mam te komp 8, to one są strasznie sztywne. To mam formy też dzięki. Twarde, ale a ty chcesz też? Wygodniejsze. Nie. Zaraz jedziemy. Wiecie, że tu jest taka. Tym bardziej, że kurwa przed moim domem zacząłem zaraczyć. Ja tu samochodem przyjechałem i wyładowałem. Ja wiem, wy jesteście może pierwszy raz, ale kurwa tutaj codziennie prawie na motorach i na kładach kurwa przyjeżdżają. No nie takie codziennie. Nie wiem. To kto jest, że człowiek przyjeżdża? Gówniarze. Aha. I proszę, żeby... To przepraszamy, nie wiem. Trzeba uszanować człowieka, nie? Ale to wszędzie nie pasuje, bo mieszka i co za głośno im się nie podoba. Lepiej na placu niż na ulicy. No właśnie. Nakładami to tu nikt nie przyjeżdża. Ja tu nie jeździłem w tym czasie. Nie wiem, sobie tam to nie jeździłem, tylko jeździłem po lasach i zwierzątek. A ja teraz sobie jeżdżam, kładam może raz na tydzień. Tyle co tu przejadę parę razy na koło i jadę dalej albo na mieście. A więcej tych kładów nie ma, to nie wiem, co on tam pierdoli. Wymyśla. Ale pod domem gdzie, jak tu nie ma domu? Tam. A tego tam? A ja, co? Tego tam pierdoli? Gdzie to, to placy jest tam PKP? A tutaj to i tak, te o zasłaniają, to nawet nie słychać za ulicy, co tutaj się dzieje, nie? No, to nic nie zrobi. Ale byliśmy w rzeczy. Ty trochę też domber jeździłeś kładami, nie? Kiedyś miałem kład. Jakiego miałeś? 150. Znaczy tak jak teraz Kajo robi 150. Aha. To będziesz miał porównanie. No już nie pamiętam. Bo... Przejedźcie jeszcze! Brawo, jeszcze wsteczny wrzuć!
Pamiętam, jak to byłem ostatni raz, to wjechałem tam w krzaczory, nie wyrobiłem z gumy. Patrz, domper jednak potrafi. Dobra, ładujemy i lecimy na żwirownię. Jeszcze tym małym domber niech się przejedzie. Nie jechał jeszcze ten Born. Born, wsiadaj na małego. Born dał mi szkołę jazdy, także wypróbuję na 300. To jest 110. Tamto też 110, 120. To jest. I co, jak? Nie, jedzie tak nie tak źle, nie? Na dzieciaka, nie? Ale jednak z busów ty to tak inaczej chodzi. No patrz, ty miałeś 150, to jest 110. Dalej śmigaj jeszcze tym. Dobra, już powiedziałem, że rodzin się jeszcze przejadę. Tak? Podjazd zrobisz tym? No. Dobra. To co, pakujemy, nie? No jedź. No jedź. Co powiesz na temat tego? Czy sety? No ten to spoko. Znaczy wydaje mi się, że trochę za wąski jest, bo tak jak gdzieś tego chciałem się zarzucić, to
podnosiło, to nie było szkole na stacji. Może jakby dystansy z tym. Jak dla mnie to idzie dobrze. Z takich 250 Chinoli jeździłeś takimi, czy nie? 150. Nie no, z takich Chinoli to raczej nie. Co nie masz porównania do innych? Nie. Ja na pewno dobrze wypadek na te konkurencje. A te Kajo to ile kosztuje nowe? 7. Siódemka za 250? No. To ci powiem, jakbym miał wybierać Quada czy takiego Crossa, to chyba bym wolał Crossa, bo tańszy, a ten jeździ w miarę, że zabawka fajna. No. Dla siebie miał. Quada już mam. Dobra, pakujemy. Pakujemy.